Historia 20-letniej wówczas Angeliki Jakubowskiej z Debrzna, mama rocznej dziewczynki, żona o 2 lata starszego Daniela. Pewnego październikowego dnia znika. Mąż przedstawia wiele wersji wydarzeń, raz mówi, że żona pojechała do rodziny, innym razem, że wyszła jak stała, a jeszcze innym, że wyjechała do Niemiec do pracy. Przedstawia się w roli porzuconego męża i ojca. Po blisko 20 latach prawda wychodzi na jaw, a w 21. rocznicę zaginięcia kobiety zapada wyrok skazujący. Co wspólnego z tą sprawą ma piwnica należąca do młodego małżeństwa i dlaczego w tym przypadku potwierdziło się stwierdzenie, że najciemniej pod latarnią? Po więcej zapraszam na kanał Krymikrąg na YouTube i Spotify. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.